Zaczęłabym pewnie od tego, że jest to bardzo trudne pytanie. Ogromne pytanie, tak, ale... Znaczy, wydaje mi się, dla mnie kobiecość ma wiele wymiarów i nie jestem tak podać takiej pełnej definicji. Kobiecość to siła. To jest pierwsze, co mi przyszło na myśl. Że naturalność, że jakoś jest to takie bardzo płynne, bardzo organiczne, bardzo fajne. Ciepło. Ja myślę też, to jest kobiecość. I dopuszczanie różnych emocji, które są we mnie. Które są bardzo kobiece, ale oczywiście nie są i nie muszą być tylko kobiece. Wcale nie są to cechy słabe, tak uważam. Wrażliwość jest siłą. Generalnie wchodzimy w świat jako pewne siebie, silne kobiety i nagle dostajemy takie... To jest przeskok z innej bajki, do następnej jakiejś bajki. I zawsze tak o tym myślę, że ilekroć mówię o kobiecości w taki swój sposób, to coś powiem źle o facetach, a bardzo tego nie chcę. Dla mnie nie ma cech, które są stricte kobiece albo męskie. Dla mnie każda osoba jest miksem. Od niedawna też zaczęłam się identyfikować jako osoba niebinarna, ale bo też długo się, mimo że o tym myślałam, to się trochę tego bałam, jak zostanę odebrana. Bo dla mnie kobiecość to jest jakaś taka siła, taka czysta, taka wyzwolona, ale po prostu to dlatego, że ja tak chcę widzieć kobiecość. Ja...